Witam Państwa serdecznie. Harmonia Kosmosu i wyjątkowi goście, których nie trzeba przedstawiać. Tutaj jeszcze opiszę parę rzeczy w linku i parę słów tak właśnie dla Polonii, dla ludzi, bo teraz się dzieją ważne rzeczy. Teraz był bardzo ważny wykład i proszę coś od Ciebie. Dla Polonii. Państwo zdajecie sobie sprawę, że substancja narodowa jest zagrożona w jej bycie biologicznym i kulturowym. Jeżeli nie damy odporu napadowi na Polskę, po raz kolejny dokonanemu przez tak zwany zgniły Zachód, jego fałszywe idee, to nie obronimy swojej wolności. Mało tego, nie obronimy życia, zdrowia, wolności właśnie i majątku. Więc wydaje się, że wszelkie podziały należy odłożyć na bok, iść razem w kierunku uratowania każdego Polaka, a zwłaszcza tych, którzy reprezentują młode pokolenie. Na starych już położony jest właściwie krzyżyk, a młodzi albo się roztopią w tyglu nieprawości, dewiacji narzucanych na Polskę, albo też uzyskają tę autonomię i też pewność, że przetrwa naród w ich, odbije się od dna w ich postaci. Więc wydaje mi się, że każda sytuacja tego rodzaju, tak trudna, może się zakończyć albo upadkiem, albo przełomem. Ja stawiam na przełom. Kompromitacja rycerzy okrągłego stołu dokonała się w Polsce już zupełnie. Toczy się dalej, związane z przede wszystkim z wykorzystaniem siły państwa do przymuszania do poddawania się eksperymentom medycznym, czyli władza, ta grupa trzymająca władzę skompromitowała się do reszty. W Polsce tego jeszcze nie było i mam nadzieję, że się zakończy upadkiem tego rodzaju myślenia i tego rodzaju eksperymentowania na ludziach zarówno politycznego, jak i medycznego. Bardzo dziękuję. Ja to już na pewno nie mam nic do dodania i jeszcze parę słów. Proszę Państwa, wydaje mi się, że najważniejszą ideą dla nas wszystkich również, zarówno dla Polaków zamieszkałych w Polsce, jak i za granicą, jest sprawa wolności, ponieważ sprawa pandemii to nie jest tylko sprawa polska. Można powiedzieć, że to jest sprawa globalna i grozi nam, że tak powiem, globalne zniewolenie. Tylko że w przeciwieństwie do bardzo wielu innych krajów, Polska ma bardzo wiele doświadczeń historycznych, kiedy zebraliśmy sobie siłę, odwagę, żeby o tą wolność walczyć i osiągnęliśmy sukcesy. I na bazie naszych doświadczeń historycznych powinniśmy w tej chwili bardzo wyraźnie powiedzieć, jesteśmy za wolnością, jesteśmy przeciwko globalnej pandemii, czy raczej plandemii, jesteśmy przeciwko globalnemu planu zniewolenia świata, a kluczem do sukcesu jest nasza własna aktywność, czyli wolne wybory. Wolne wybory, ruch, którego jestem przewodniczącym, no, chciałby doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy możemy wymienić te obecne, naszym zdaniem, fałszywe elity polityczne w Polsce i znaleźć spośród nas, Polek i Polaków, prawdziwie osoby wartościowe, uczciwe, odważne, wykształcone do pełnienia funkcji publicznych. Ja myślę, że nas na to stać. Jest to mniej wysiłku, jest to mniej niebezpieczne dokonanie czegoś takiego niż te wyzwania, przed którymi stali nasi dziadkowie. Także powinniśmy z nas samych wydobyć tę energię, te siły, które doprowadzą do dużej zmiany w Polsce i nie powinniśmy się bać, żeby o tym otwarcie mówić, o tym, że rządzeni jesteśmy przez fałszywe elity, zarówno w Polsce, jak i na świecie i czas na prawdziwe elity służące dla dobra publicznego. Bardzo dziękuję i wspaniałe podsumowanie jest to naszego panelu polonijnego, który wczoraj się odbył, bo właśnie również nawiązywałam do tych aspektów, które zostały tutaj poruszone. Także bardzo budujące, że Polonia jest z Polakami w kraju. Ale oczywiście, bo tak jak mówimy, na obczyźnie i w ojczyźnie przecież. Myśmy wczoraj mówili, to stwierdzenie zadali nam takie pytanie, że iskra wyjdzie z Polski, tak? I co to oznacza? To oznacza to, że my jesteśmy tą iskrą, tymi iskrami na całym świecie i właśnie do tego zmierzamy. Tak, zdecydowanie podzielam. Gdziekolwiek nie jesteśmy. Jasne. Dziękuję również. Super. Wymienimy jeszcze coś, tak? Przepraszam. Iskra z Polski. To nie jest tylko sprawa walki o Polskę. To jest też sprawa walki o cywilizację, a wręcz tak jak powiedziałem w moim wystąpieniu, nasza walka polityczna to walka kosmiczna, czyli chodzi o harmonię kosmosu, o dalszy rozwój ludzkości, o dalszy rozwój
wręcz całego wszechświata, ponieważ ten rozwój jest oparty przynajmniej na poziomie ludzkim, na wolności. Więc chrońmy naszą wolność, brońmy naszej wolności i budujmy harmonię kosmosu. Dokładnie. Bardzo dziękuję serdecznie jeszcze raz i... Dziękuję bardzo.